Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości wraz z kandydatem na prezydenta Suwałk Grzegorzem Mackiewiczem poddał krytyce politykę oświatową miasta. Oświata to przede wszystkim dla obecnego włodarza to problem. To jest największy wydatek w budżecie naszego miasta, to jest olbrzymie obciążenie budżetu, to jest wręcz, można wyczytać między wierszami, wielki balast dla samorządu, wręcz kula u nogi. A nie jest to dla samorządu ważne zadanie mające olbrzymi wpływ na przyszłość mieszkańców naszego miasta. Radny Łuczaj wskazał, że mówi się o tym, że wydatki na oświatę to 140 milionów w 450-milionowym puli dochodów naszego miasta, że to jest ponad 30% dochodów miasta. I to jest prawda, tylko że prawda powiedziana w odpowiednim kontekście. Te liczby powiedziane właśnie w odpowiednim kontekście faktycznie robią swoje wrażenie. Tylko że pan Czesław Rynkiewicz nigdy w swoich wypowiedziach nie dopowiadał, że ponad 100 milionów dochodu budżetu miasta to jest subwencja oświatowa. Andrzej Łuczaj zarzucił również prezydentowi Rynkiewiczowi negowanie reformy systemu oświaty poprzez zawyżanie jej kosztów, straszenie nauczycieli falą zwolnień. Były przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej również przedstawił swoje spostrzeżenia. Każda dyskusja z udziałem młodzieży i z udziałem właśnie obecnych władz miasta zaczynała się od tego, ile pieniędzy jest przeznaczanych, ile środków jest przeznaczanych na wydatki na oświatę. No niestety, ale tak nie można zaczynać dyskusji związanej z inwestycją w młodych, bo to młodzi to przekazywanie środków na ludzi młodych to nie jest koszt, to jest inwestycja, szanowni państwo, bo o tym trzeba pamiętać. To jest jeden też z powodów, który prowadzi do tego, że młodzi ludzie wyjeżdżają niestety z Suwałk, nad czym też bardzo mocno ubolewam i mam nadzieję, że to się zmieni. Piotr Wasilewski poruszył również kwestię stypendiów, które w ubiegłym roku, według podanych przez niego danych, otrzymało tylko kilkunastu uzdolnionych uczniów i były to kwoty po 1500 zł. To nie jest dobra zachęta do tego, żeby młodzi ludzie wrócili do Suwałk lub kontynuowali naukę w Suwałkach. Przeznaczanie tylko 20 tysięcy złotych na wszystkich uczniów szkół średnich. 240 tysięcy złotych cały program Zdolny Suwalczanin, w tym tylko 85 tysięcy na stypendia w 2017 roku. Grzegorz Mackiewicz za skandal uznał utratę akredytacji przez Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, dublowanie działalności Centrum Edukacji Nauczycieli. Jego pomysł na oświatę to podniesienie poziomu nauczania w suwalskich szkołach. Jak się popatrzy na rankingi przez ostatnie lata szkół średnich, tych najsłynniejszych perspektyw, to druga setka nikogo nie zadowala, pozycja szkół średnich suwalskich. Naprawdę ten spadek jest znaczący. Kandydat PiS uważa za konieczne wdrożenie w suwalskich szkołach międzynarodowej matury. Najpierw w jednej szkole, potem w kolejnych. Następna propozycja to premiowanie dobrych nauczycieli. Jego oferta to nagradzanie najlepszych nauczycieli kwotą 10 tysięcy złotych. Grzegorz Mackiewicz uważa również, że w szkołach należy zwiększyć liczbę etatów dla pedagogów szkolnych i psychologów, ponieważ coraz więcej uczniów boryka się z problemami psychologicznymi. Zachętą do wkładania przez uczniów większego wysiłku w edukację może być według niego zmiana progów stypendialnych. Za konieczne też Grzegorz Mackiewicz uznał budowanie żłobków i przedszkoli oraz rozbudowę szkół, szczególnie przy nowych osiedlach.